Witam Was wszystkich serdecznie w dzisiejszym unboxingu oraz krótkiej prezentacji Butówia firmy New Balance. Jest to model 373, pakowane w standardowe szare pudełko. Buty, jak widzicie, są zachowane w takiej jasno-brązowej kolorystyce z białymi akcentami, które bardzo ładnie się komponują. Teraz pokażę Wam Buty z bliska, tylko sobie je wyciągnę. Prawne oko potrafi zauważyć, że ten model, czyli 373, jest bardzo podobny do większego brata, czyli modelu 574. Dlatego też ten model często jest nazywany Baby 574 w związku z dużym podobieństwem po prostu w wyglądzie. Dużą znaczącą różnicą pomiędzy tym modelem a 574 jest brak systemu amortyzacji NCAP, który występuje w starszym bracie, czyli 574. To jest minus. Powiem Wam, że buty również są wygodne. MC74 z systemem NCAP, dlatego nie jest to dla mnie jakaś duża strata. Jak już wspominałem, buty są w takim brązowym kolorze z białymi i szarymi akcentami. Szary akcent natomiast występuje tylko i wyłącznie tutaj, oraz sznurówki są biało, takie bym powiedział szare. To jest jedyny taki szary akcent w tych butach. Co miło jest, akcentem to jest tutaj białe przeszycie na tym tylnej części, Ta. Buty ogólnie w większości są wykonane z takiego zamprzawego materiału. Natomiast tutaj jest taki zwykły materiał. Na języku posiadamy logo New Balance, napis oraz model 373. Co ciekawe, materiał, z którego jest to wykonane, jest taki korkowy. Pokażę wam to bliżej. O, jak widzimy, jest to taki korek. Fajny jest to dość ciekawy akcent. Shrodek buta jest wykończony w białej kolorystyce. Z tyłu buta posiadamy tutaj niebieski napis New Balance na takim powiedzmy sobie skórzanym materiale, natomiast podeszwa buta prezentuje się następująco dziękuję bardzo za zobaczenie w filmiku zapraszam do komentowania, lajkowania subskrybowania oraz zobaczenia mojego unboxingu z modelu 574, trzymajcie się na razie